swoją godność i żaden cham, nawet jeśli nosi mandat poselski, nie będzie mnie i moich dziennikarzy obrażał. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, to proszę przed Sejm. Oto znak czasów. Do bitki z posłem Koalicji Obywatelskiej wyrwał się dziennikarz prorządowych mediów i może czuć się bezkarny. Chodzi. Sobie wyobrażę, że ja teraz pana tutaj wyzywam gdzieś na ubitą ziemię? Nie wyobrażam sobie, ale jakoś przyjąłbym to z pokorą. Ale sprawa nie jest zabawna. Przekroczono kolejną granicę. Do spięcia doszło podczas obrad Sejmowej Komisji Kultury. Redaktora naczelnego Gazety Polskiej rozjuszyły słowa Krzysztofa Mieszkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Kogo wy chcecie tutaj pouczać? Nie berzcie jak takie beksy, cholera jasna. Bądźcie damami przynajmniej w jakimś momencie, żebyście mogli sprostać swojemu wysokiemu zadaniu dziennikarskiemu. Komisja zebrała się na wniosek posłów PiS. Dotyczyła TVN. Stacja pozwała TVP oraz Tomasza Sakiewicza, bo sprzeciwia się, by nazywano ją stacją Putina, a także za słowa TVN kłamie, TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej. Przedstawiciele pokornych mediów grzmią, że to zamach na wolność słowa, a oni są ofiarami nękania. Manipulacje wytkną im właśnie poseł Mieszkowski. Jestem po prostu uwiedziony tym, że dziennikarki reżimowych mediów leją krokodyle łzy.